Cześć, czołem, witam was moi drodzy w kolejnym odcinku z Wiedźmina. Troszeczkę pobiegałem po polach, widzicie, minęła noc. Biegałem po polach w bardzo prostym i prozaicznym, z prostego i prozaicznego powodu zbierałem, słuchajcie, te wszystkie ziółka. Chcę zrobić w końcu tą jaskółkę, która z tego co wiem powinna być takim podstawowym naszym medykamentem, więc tutaj mamy już wszystko kupione, będziemy zaraz to produkować, ale chciałbym jeszcze sobie tutaj z godzinkę, czy może nawet do rana. Do rana pomedytujemy. Jak już to zrobiliśmy, słuchajcie, to zróbmy sobie tą jaskółeczkę. Powiedzcie mi, kochani, gdzie znajdę taką oto bestię jak Ekima. To jest chyba jakiś taki wampir, tak? Natomiast no ja potrzebuję tego odwaru. On ma takie fajne parametry i tak fajnie działa, że zadawanie obrażeń generuje żywotność. Nie wiem, czy to jest duże, czy nieduże, ale na pewno mi się bardzo przyda. To chyba jeden z lepszych odwarów, jakie do tej pory widziałem. Także rzućcie mi podpowiedź, gdzie to znajdę. Może koło jakiej miejscowości, tak? Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że w tej chwili nie jestem na tyle dobrze wyposażony i mam ten sklep, żeby z nią walczyć, ale to też możecie mi podrzucić, kochani, co trzeba zrobić i gdzie trzeba pójść i jak trzeba być mniej więcej level, żeby można było z tym potworkiem powalczyć. Jaskółkę. Zamieniamy jaskółkę z tym. Możemy tak, dobra. No bo jaskółka nam regeneruje żywotność, tak? I jeszcze blokuje nam obrażenia, także jest to... No akurat do obrażenia to mało, ale blokuje nam obrażenia. Zabrałem też przy okazji misję. I tutaj mamy, słuchajcie, jeszcze pewną misję szpiegowską. Pamiętam to z gameplayu Froka, także zróbmy tą misję, a potem zobaczymy, co będzie dalej. Kowal. Co tu się stało? A chłodno mi było w nocy, to podłożyłem sobie ogień pod kuźnię. Trzaskało aż miło i kiełbaskę upiekłem. No jak myślisz, co tu się stało, baranie? Ktoś podpalił mi chałupę, warsztat! Wszystko straciłem, wszystko! Wiecie co, załóżmy, że to jest krasnolud, który jest dosyć podenerwowany, więc pójdźmy z nim na miękko. Przykro mi. Podejrzewasz kogoś? To nie jego wina przecież. Mieszkam tu od półwiecza. Myślałem, że mają mnie za swojego. Ale wszystko się zmieniło, jak przyszli czarni. Jestem jedynym kowalem w okolicy, więc muszę obsługiwać ich garnizon. Klepać pogięte blachy, zakładać podkowy i tak i tam. Nilfgaardczycy nie płacą mi ani grosza. Dają tylko materiały i rozkazy. Ale do ludzi to nie dociera. Że pogadzę się na ich nieszczęściu. Że śpię na kupie złota niby smog. Przestali się do mnie odzywać. Mówią na mój widok. A teraz to... Mogę znaleźć tego podpalacza, jeśli jesteś gotów zapłacić. Zobaczymy. Ale dam wszystko, bylebyś mi przyprowadził tego sukinsa. To jest dobra, żeby dostał, na co zasłużył. Informacja. Tej nocy, kiedy był pożar, słyszałem, jak coś się rusza za chatą. Szukałem tam potem jakichś śladów, ale nic nie znalazłem. No ale ja nie mam kocich oczu. Powodzenia. O, wiedźmak ma kocie oczy. Także uruchomimy nasze, słuchajcie, zmysły i szukamy. Nie chcemy kraść. Idziemy szukać tych śladów. O, tu coś jest. Ślady butów.
Męski, duży rozmiar. Smród ludzkich szczyn i wódki. Czy jakiś pijaczek, nie? Zabawił się w Zbawiciela i podpalił nam warsztat biednego krasnoluda. Trzeba będzie tą sytuację jakoś odwrócić. No bo wiemy, że ten krasnolud tak naprawdę nie robi nic złego, tak? Wykonuje rozkazy, podejrzewamy, że mu grożą śmiercią. Zdjął buty i wszedł do wody. Pewnie chciał zatrzeć ślady. I podejrzewam, że... Tu przejdziemy. Że on tak naprawdę nic złego zrobić nie chciał, tak? Jak powiedział, nie płacą mu, więc pracuje za darmo. Nie wyskoczyło na niego z szuwaru, utopce, ale zdołał uciec. I jeszcze miejscowi, tak? Robią mu z tego powodu wyrzuty. Z tego wszystkiego zgubił buty. No jakby mnie zatkawały utopca w życiu realnym, też podejrzewam, żebym buty zgubił. Krwawił, ale niezbyt oficie. Rana powierzchowna. Ślady prowadzą z powrotem do wsi. Czyli kluczył. Biegniemy dalej. Aha, wchodzimy do jakiegoś domostwa. Ślad się urywa, ale mogę go poznać po ranie. Tu jest jakaś pani, więc nie będziemy przeglądali tych rzeczy. A i tak podejrzewam, że nic tutaj ciekawego nie znajdziemy. Też nie, no ma ciekawe rzeczy, ale nie okładamy biednych. Bo to była jakaś opuszczona chałupa, to pewnie byśmy tutaj coś chcieli zajwanić. W tej chwili takich akcji robić nie musimy. O, proszę bardzo. Ślady pazurów utopca. To musi być on. Mamy winowajcę. Nie pelka. Mój drogi, pogadamy sobie. Paskudna rana. Wpadłeś na utopca? A chuj cię to obchodzi. O, nie tylko podpalacz, ale i mistrz ciętej riposty. No chodź, kowal chce się z tobą rozmówić. Ja z nieludźmi nie gadam, bo to kurwie syny są. A krasnoludy z nich najgorsze. No, jeszcze nas obraża. Dla złota wszystko zrobią. Wykują miecze, którymi czarni nam gardła poderżną. Dobrze mówię? Słuchaj. Dogadajmy się jak człowiek z człowiekiem. Nie wydasz mnie, to ci zapłacę. Mateczka mnie odumarła niedawno, sprzedałem jej narzędzia. Trochę już mi dałem, ale co zostało, będzie twoje. Co to zrobić? Co damy mu drugą szansę? Dobrze. Przystanę na to. Jeśli przysięgniesz, że przestaniesz bać się ogniem. Bo wtedy tu wrócę i zabawa skończy się płaczem. Oczywiście, panie wiedźmi. Przysięgam na mateczkę. Wasze złoto, pijacze. Wasze zdrowie. Może powinniśmy go... Ludziom. Weź już się odpierdol. No teraz to by trzeba było mu... Wiecie, co zrobić. Trochę dostaliśmy kasy. Niewiele tego. Powiadała, że kiedyś jak Kowalowi synek zaginął, to chłopy zaraz wzięli. Czekajcie, gdzie mam iść? Pójdź do Kowala, dobra. 60 kroków to możemy zrobić na piechotkę. Zadania zabrałem. Chodź, Kowaluś. Nie dałem rady wytropić tego podpalacza, przykro mi. Szkoda. No, ale może czarni w końcu go złapią. No, już dobrze byłoby jakoś może temu Kowalowi polepszyć. Udało mi się życie, parę rzeczy ale... wynieść z pożaru. Kowadło też całe. Mógłbym coś ci na nim wyklepać. Ja mam trochę tobie do sprzedania klamotów, bo podczas tego exploringu znalazłem kilka ciekawych rzeczy. Witam stałego klienta. No jestem stałym klientem, jestem.
A pokaż swoje towary. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Mam trochę mało kasy, bo kupiłem trochę żagdzia. W sumie nie wiem, czy to dobrze, czy nie. Mam jakieś te rzeczy dla konia, zobacz. Pojemność dziuków wierzchowca. Ale... Czy ja teraz... Wiecie co? Bo ja nie wiem, czy ja używam dobrych... To są płatneckie, czyli do zbroi. Ołów. To są jakieś schematy. Póki co te schematy to dla mnie za dużo. Na pewno możemy sprzedać ci to. Na pewno możemy sprzedać ci to. I to. A ten miecz chciałbym jeszcze porównać. Poczekajcie. Rzemiosło. Co ja mogę tutaj zrobić? Aha. To są jakieś rzeczy, które w teorii mogę ulepszyć. Prawda? No ale tutaj trzeba jakieś składniki mieć. Ja tych składników oczywiście nie posiadam. No ale patrzcie, tą zbroję, którą teraz mam, mógłbym ulepszyć, ale potrzebuję skórzane łaty, wyprawioną skórę i dwa razy drut. Też nie mam schematów. Chyba. Skórzane łaty. No tak, trzeba paski skóry. Z czego się robi paski skóry? Sznurek nie. Zobaczmy, jak to wygląda. Rud nie potrzebuje rud. Nie mam, widzicie, schematów, żeby tam jakieś rzeczy robić jeszcze. Więc tutaj nie poszalejemy. Po prostu trzeba grać i z miarę upływu czasu będziemy robić. No bo nie ma chyba sensu kupować tych rzeczy. Ten niby ma to. Ile to kosztuje? 16. Nie wiem, kupować to wszystko, paski skóry też ma. Nie, to się to zbankrutuje kompletnie. Nie ma sensu tego kupować, chyba że ma jakieś schematy. Spodnie nie. Nie, nie ma schematu na rzeczy, więc to sobie odpuśćmy na razie. Porównajmy tylko te miecze, bo jak ten miecz jest dobry, lepszy od tego, co mam, bo w sumie go odkładałem, ale jeszcze bym to porównał. Nie chcę go tak po prostu sprzedawać. Przebicie pancerza, broń, puste gniazdo, shift. Miec skromnego miasta, który jest lepszy. One są bardzo porównywalne. W teorii ten jest przeszczot, coś tam jest lepszy. Tak, sprawdźmy jeszcze. Broń stalowa. Przeszczot z Vicovaro. Ma 34,28. No tak, więc ten sobie sprzedamy po prostu, żeby nam się nie pałętał. To będzie chyba najlepsze wyjście, bo potem znowu się będę miał wątpliwości, czy jest dobry, czy jest zły. Więc go sprzedajmy i pójdziemy dalej. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Okej. Okay. Troszkę kasy mamy, ale bardzo niedużo. Myślę, że byłoby wskazane. Bywaj. Udać się na jakąś misję. Zobaczmy, jak to wygląda w naszych zadaniach. Co mamy do zrobienia. Badania poboczne. No, to wszystko trzeba robić. Licho przy studni. Sugerowany poziom drugi. Mamy poziom pierwszy, więc nic więcej nie robimy. Poszukiwania.
Czyli możemy albo tutaj. Licho, brudna fosa. Zróbmy zaginionego w akcji jeszcze. Ten główny wątek możemy sobie odpuścić. Koniku, czy ty do mnie przyjdziesz? Płotka, gdzie jesteś? Gdzie się stało z ludźmi? Jedziemy. Jedź, Płotka! Tego już mamy dużo. Do tego odwaru trzeba jakieś takie chyba czerwone, a tutaj ich nie widzę. Patrzę w las, ale żadnych tam zwierzątek nie ma. Ruszy! Pędzimy dalej. Chyba wracamy teraz, bo ja tam byłem. To chyba... Musiałem, moi drodzy, na chwileczkę wyłączyć. Bo szerzenie komputer popsuł długi, tak, dokładnie tak, to był argument, dla którego musiałem wyłączyć. Bo nie zbaczamy z drogi, jedziemy dalej. Czy nie popsuł się, tylko wiecie jak to. Ci z was, którzy już mają partnerki, wiedzą, że czasem coś się dzieje absurdalnie prostego, a na przykład taka osoba jak kobieta albo ktoś inny może z nieznanych nam przyczyn nie umieć tego rozwiązać, mimo że jest to banalnie proste. No, doradziłem, moi drodzy, jedno z prostszych zadań, czyli reset komputera i się podziałało. No, ale to nic. Jedziemy gdzieś, słuchajcie, na jakąś misję. Tam też był jakiś pytajnik. Nie tak szybko. Ale może nie będę go teraz robił, bo zróbmy tą misję najpierw. Co tu się stało? Tempo, tempo! O, Dune, dobra, okej. Okay. Często rozmawiasz ze swoim psem? To nie mój pies, tylko brata, Bastiena. Chociaż teraz to już chyba mój. Widzisz, Bastien bił się w wielkiej bitwie z czarnymi tu pod wsią zaraz. I od tego czasu słuch o nim zaginął. Mówiłem mu, zrób jak ja. Utnij sobie palec albo dwa, to cię nie wcielą. Ale baw się. Cholera. Na swoim tak miejscu rozejrzałbym się na pobojowisku. Byłem tam. Morze trupów i trupojadów. Słyszałem kiedyś, że boją się ognia, więc próbowałem przegonić się pochodnią. No i gówno prawda, powiem ci. Gdyby nie Huzar, zeżarłyby mnie żywcem. Grzeczny piesek. Zgaduję, że nie nosisz tych mieczy od parady. Obroń mnie przed górami i pomóż znaleźć Bastiena. A dobrze zapłacę. Pytasz się, człowieniu. Tylko od bitwy minęło już ładnych parę dni. Szanse, że znajdziemy twojego brata żywego są małe. Bardzo małe. Co ty nie powiesz? Ale chcę chociaż stamtąd zabrać jego ciało. Żeby Bastian nie gnił pod gołym niebem razem z czarnymi. Przepraszam was, moi drodzy, ale jem serek wiejski. Dalej pójdziemy razem. Musicie mi wybaczyć. Idziemy. Pewnie, że idziemy. Można było jechać końmi, ale dobra.
Tego chyba potrzebowałem. Chyba. Czy psinka biegnie z nami? Idzie. Tylko jaki jest sens pokonywać tej drogi na piechotę? Wiem, że ty nie masz konia, ale bez przesady. To chyba jakaś kartka? Pobiegniemy. A my tam raczej, jak mamy do wyboru, to raczej za Temerią, nie? Oficjalnie się nie angażujemy w konflikt, ale... Ale jakby ktoś nas spytał, to jednak wolna Temeria. Nie lubimy czarnych. Ja czytałem książki wszystkie o Wiedźminie i łącznie z nową, także... I raczej jestem nastawiony na jak się z niego. Do czarnych. Czy tutaj zbierzemy jakieś fajne rzeczy? Dobrze, że jesteś, Bastian. Jego ciało musi gdzieś tu być. Podobnie jak poszukamy. Ciało setek innych. Chcesz oglądać każdego trupa po kolei? To trochę zajmie. Spokojnie. Wszystkie chłopaki z poboru z Białego Sadu namalowały sobie na tarczy mały kwiatek, żeby w bitwie z dala się widzieć. Było ich tylko paru, więc jak będziemy patrzeć za tym znakiem, zaraz go znajdziemy. Nie obraź się, ale zdarza się, że żołnierze porzucają swoje tarcze, zwłaszcza kiedy przegrywają. Sama tarcza też wystarczy. Wtedy Huzar zwietrzy ślad i nas poprowadzi. No chodź, im szybciej to załatwimy, tym lepiej. Tu są chyba trupojady. Jak tutaj jestem, to bym jeszcze zobaczył tutaj jedną rzecz ważną. No bo ja olejów nie mam, ale na gule co działa? Aha, tylko olej, którego nie mam, okej. Okay. To lecimy dalej. Wiecie, no bezczelnie okradamy trupy. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Im to już się nie przyda, ja jestem tylko biednym wiedźminkiem. Kurde, nie mogę do tego podejść. No nic, szukamy dalej. Gorzej będzie, jak mi wiecie. Nie wiem, czy to jest moja kwestia, ale nie mogę tego znaleźć, ale to nic. Jesteś paskudny. Słuchajcie, no nie będę bawił się teraz w aniołka. No to są trupy, nam się gotówka przyda, więc grzechem byłoby tego wszystkiego nie wykorzystywać. Tak robimy dobrą rzecz, pomagamy odnaleźć brata, jest troszkę grzechem. To ten? Nie, syn sąsiadu. No nic.
No i co? To ten? Nie, syn sąsiada. Sąsiedzi troszkę potracili. Tutaj no dzieci. Co, chudę? Czujesz pana? Ale tak to jest, moi drodzy, z wojną. Pamiętajcie, że wojna wygląda dobrze i fajnie tylko w telewizji. Niestety, takie są realia. Moi drodzy. Chyba nie jest dobry moment na pogadunko. Załatwmy, co mamy załatwić i zbierajmy się. Ja z nikim nie gadam, ja tylko okradam tylko trupy. Dla sportu. Trzeba się jakoś wzbogacić. To jest jakby tarcza, nie mogę jej zobaczyć aktywować. Trzeba szukać. To chyba nie jest dobry moment na pogaduchy, co? Nie chciałem pogaduch. Ja chciałem tą tarczę. No nic, idziemy dalej. To ten? Nie. Blisko byłem. Ale podobnie, super. No i co, kuza? Czujesz pana? Ciągle nic. Niedaleko. Niedaleko czego? Tu coś jest. Szukamy dalej. Czerwona poświata tu musi być jakaś, tak? Chyba nie jest dobry moment na pogaduchy, co? Zobacz, ja okradam tutaj trupy, nie mam ochoty gadać. To chyba nie jest dobry moment na pogaduchy, co? Załatwmy, co mamy załatwić i zbierajmy się. No nie mogę znaleźć tego. Gdzie popełniłem błąd? Ten się nie odpala. Niedaleko. Ten też się nie odpala. Tu. Coś jest. Na doszczętu. Wiem, że ciężko powiedzieć, ale może to on. Ja... Bastien był spory chłopak. Szeroki w barach, a ten tu... Czyli nie mniejszy. Ten. To przez ogień. Zwęszył go! Kuza rozwęszył Bastiena! Biegniemy. Nie tylko Huzar go zwęszył. Jesteśmy. To jeszcze nic.
Mój porucznik kazał nam na komendę chodzić do latryny. Plotkują. Strzeliwują nas balistę, a on tylko żołnierz z pełnym żołądkiem do bitwy iść nie może. Macie siedzieć, aż wy siedzicie. Wyobrażasz sobie? Bałwan. Przestań już. Żebra mnie bolą, jak się śmieje. Trzeba założyć opaskę uciskową, ale to później. Jak wytłumaczysz, o co tu chodzi? Bastian, on cię pojmał, ten Nilfgaardczyk? Nie. Uratował mi życie. Dostałem w bok, potem w głowę, ale także przestałem widzieć. Grosyn wpadł na mnie, jak czołgał się przez pobojowisko. Ma skręconą kostkę. I tak ślepy prowadził kulawego, aż znaleźliśmy tę chatę. Zabieram cię do domu. Trzeba zająć się twoimi ranami. Nie zostawię tu Rosyna. Sam tu zginie. A do swoich iść nie może. Zdezerterował. Powieszą go. A jak znajdą go u nas, wtedy powieszą wszystkich razem z moją Lisję. Nie ma mowy. Czarny zostaje tutaj. Nie, trzeba uratować Czarnego. Gdyby nie Czarny, Bastian już by nie żył. Więc może mu pokaż, że Nordlingowie nie są dzikusami, za jakich nas mają w Nilfgaardzie. No, da mu się ubrania po ojcu. Przyuczy do pracy w polu. Tylko ten akcent. Ale niech będzie. Zabiorę jego. Dzięki, Wiedźminie. Twoja nagroda. I niech bogowie cię mają w opiece. Miło zrobić dobry uczynek. To jeszcze ograbimy rzeczy. Jak już ograbimy wszystko, to możemy ograbić tą katę, nie? I tak myślę, moi drodzy, że będziemy ten odcinek kończyć, bo ja sobie tutaj jeszcze będę chciał wrócić na to pobojowisko. To było chyba w tą stronę. Czy nie w tą? Tamtą i jeszcze troszkę te trupy pookradać. Taki będę dzisiaj niedobry. A potem to wszystko sprzedam u Kowala i podejrzewam, że wtedy się po prostu już zobaczymy. Jak to wszystko zrobi, bo nie ma sensu takiego, myślę, latania i zbierania rzeczy po trupach pokazywać na odcinku, nie? Będę grabarzem i hieną cmentarną po prostu sam bez was. Moi drodzy, pięknie wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Czuję, że będziemy mieli naprawdę piękną zabawę z tym Wiedźminem. Przynajmniej ja będę takową miał. Jeżeli wam też się troszkę podobało, to zostawcie proszę łapki w górę. Myślę też nad przeniesieniem tego na live'a, ale no, jako że jeszcze nigdy nie tych live'ów nie robiłem, to mam jakieś tam drobne co do tego obiekcje, no ale będę starał się po prostu tego wszystkiego jeszcze poduczyć, żeby być po prostu lepszym niż jestem teraz, wiadomo. Moi drodzy, dziękuję jeszcze raz, trzymajcie się ciepło i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcineczku. Cześć!